Kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj rozpoczynamy vloga z naszej wakacyjnej podróży. Jest ze mną Oliwier, czyli mój kompan. Jeżeli oglądaliście poprzedni film, gdzie pakowałam walizkę, to tam wiecie, na jakim wyjeździe jestem i jestem właśnie na 3-tygodniowym wyjeździe. Dojechaliśmy, nasze pierwsze miejsce jest to Singapur, także dzisiaj postaram się wam przedstawić jak najlepiej Singapur. My weszliśmy do pokoju, przebraliśmy się, ogarnęliśmy się, bo byliśmy wiadomo w długiej podróży i teraz idziemy na miasto, bo przylecieliśmy dzisiaj dość wcześnie, chyba o 9 jakoś wylądowaliśmy i jeśli chodzi o nasz pokój, to jest to tor przeszkód. Moi drodzy państwo, mamy tak po prostu mały pokoik, bo wzięliśmy sobie na dwie noce taki bardziej budżetowy. W ogóle zobaczcie, jaki piękny widok, budowa, wjeżdża, au. I mamy, słuchajcie, walizki nasze się nie mieszczą. I jakby ten pokój to jest tor przeszkód, ale to jeszcze nic. Ja wam pokażę łazienkę. Gdzie tu się zapalisz do tej łazienki? O! To jest prysznic, tutaj mamy zlew. No generalnie jak na to, za jaką cenę to zapłaciliśmy, to nie jest źle, ale mimo wszystko mogłoby być troszkę więcej przestrzeni tutaj. Ale zostajemy tutaj tylko dwie noce i później przenosimy się do takiego fajniejszego hotelu. No a później jedziemy w kolejne miejsce, nie wiem czy to zobaczycie jeszcze w tym vlogu czy nie. No a teraz lecimy podbijać Singapur. Right. O, jeszcze outfit check zróbmy, uwaga. Outfit check, Oliwier. Co masz na sobie? Koszulę. A ja, moi drodzy, wyglądam w ten sposób jak prawdziwa turystka, naprawdę, wyglądam zupełnie jak turystka. No i zabieram jeszcze telefon, zabieram bas i lecimy. Oliwier jeszcze nigdy nie był w Singapurze, ja kiedyś byłam, ale jak byłam dużo młodsza i w sumie nie wiem jak tam to wszystko wyglądało, już nie pamiętam za bardzo, także dzisiaj przekonamy się, jaki jest Singapur. Tak jest. Let's go. Kochani, byliśmy w sklepie i kupiliśmy green tea, bo strasznie mi się chciało pić, a jedziemy do jednego miejsca, dokładnie do mariny, gdzie jest taki budynek w kształcie łodzi. I oprócz tego później stamtąd będziemy szli, tam sobie coś chyba zjemy najprawdopodobniej, jeżeli coś będzie dobrego, a później będziemy szli sobie spacerkiem 50 minut, bo kupiliśmy bilety na takie ogrody bardzo popularne, które tutaj są. Nazywają się OCBC Gardens. Idziemy do metra. I w ogóle tu jest tak śmiesznie, że można albo kupić bilet, taki jakby stały, kartę, albo możemy zapłacić kartą i po prostu jeszcze nie wiemy jak to tak, się podlicza. Tak, i nie można w ogóle jednorazowych biletów kupować, co tak. Jest bardzo dziwne. Od 10 marca już nie można jednorazowych biletów, ale dobra, próbuję tą herbatę i idziemy. Mało słodka, ale będzie smakować, ale zwykła zielona herbata. Jaśminowa, czy jest jaśminowa? Tak, jaśminowa. Podchodzimy sobie normalnie jak w metrze, palam sobie kartę, przykładam sobie. I normalnie się przychodzi i później jak się wychodzi, robi się dokładnie to samo, czyli się przykłada kartę. Oliwier jest fanem komunikacji miejskiej, więc myślę, tak, że przez cały wyjazd będziemy jeździć komunikacją miejską. Absolutnie tak. No, także jedziemy jeszcze, zobaczcie jak to wygląda w ten sposób. No to jaka sobie stacja. To nawet nie jest metro, to jest pociąg, train. Train. Kochani, zatrzymaliśmy się, w sumie nawet nie wiem jak tu trafiliśmy, bo chcieliśmy iść na Chinatown, ale weszliśmy w jakieś podziemne wejście, gdzie doprowadziło nas do jakiejś podziemnej galerii i weszliśmy do takiej restauracji, bo stwierdziliśmy, że jesteśmy głodni, że nie idziemy na Chinatown, że na Chinatown ewentualnie pójdziemy się przejść albo zjeść jutro, a tak dzisiaj... Tak, to była nasza wspólna decyzja. Oczywiście. I wylądowaliśmy w restauracji Chopsticks. I zobaczymy, no wygląda tutaj bardzo ładne żarcie. Sprawdzałam opinię, że wam, że naprawdę są całkiem spoko. Jedyne co to, że małe porcje, ale myślę, że nam wystarczą małe porcje, przynajmniej mi. I są takie karty, słuchajcie, do zaznaczenia sobie tutaj jedzonka, że po prostu zaznaczamy, nie musimy nic jakby składać zamówienia i tak pani sobie nam tutaj po prostu dostarcza. Cenowo jak to wygląda? No nie jest tanio. No nie jest jakoś super tanio, ale Singapur nie jest generalnie tanio. No na Bali będzie dopiero tanio, ale w Singapurze nie jest tak tanio. Na przykład za kurczaka przelicznik tych jakby singapurskich dolarów jest razy 3 mniej więcej, więc 30 zł za chickena na przykład. Kochani, dostaliśmy naszą zupkę, wygląda trochę biednie, aczkolwiek, czy to jest jakieś mięsko? A jest! O, kryło się pod spodem. Jest, no wygląda tak ciekawie. Tutaj mamy jeszcze, jak skomentujesz to picie? Nie, jak skomentujesz? To jest sok z kwaśnej śliwki. Sok z kwaśnej śliwki. Tak, to jest tea z kwaśną śliwką i jest naprawdę kwaśna i jest... Słona troszeczkę. Słona i jakby tam coś dolało sosu sojowego zamiast, nie wiem, syropu. Dobra, ja biorę pierwszy rzut tej zupy. Godzę się na to. Woda z łyżką rosołu, bagety, tak.
po prostu zupa z kuraka. Przyszły nasze kurczaki z ryżem, który mi się w ogóle bardzo kojarzy z Azją, takiego w takiej skorupce, wiesz o co chodzi, nie? No i fried rice taki no typowy. I fried rice, totalnie. No to jest mi za dobre danie. Coś takie zwykłe, bardzo takie, wiesz, no takie zwyczajne, ale ja właśnie takie lubię najbardziej. Patrzcie kochani, w środku miasta, które wygląda dosłownie jak Nowy Jork, mamy taki budynek typowo azjatycki. A tymczasem my już pojedzone i lecimy w stronę Chinatown. Ja w ogóle kocham we wszystkich miastach Chinatown. Ja najchętniej chodziłabym tylko po Chinatown. Na przykład w Nowym Jorku mega mi się podoba Chinatown. I zawsze jak w jakimś mieście jest Chinatown, to zawsze do niego chodzę. Także dzisiaj też idziemy do Chinatown i zobaczymy jak tam się prezentuje. I w ogóle ja bym chciała zjeść chociaż raz tam. Może jutro albo pojutrze. Co? No nic, no dobrze, zjemy. No, no właśnie, to była nasza wspólna decyzja. Tak jak każda dzisiaj. To są najbardziej śmierdzące owoce na świecie, czyli duriany. Na przykład w naszym hotelu. Tak, w naszym hotelu jest na przykład napisane, że zakaz totalny duriana. Zobaczcie ile łyżek do zupki, do ramenu, do zupki. Za tylko $1.50, czyli razy 3, czyli 3, 4,50. Nauki. Zobaczcie, Olivier kupił mangostany pyszne. Tak. One kosztowały 8, bo moje kosztowały 2. Tak, $8 singapurskich. $8 singapurskich, czyli razy 3, czyli... 24. 24, bardzo dużo ich. I moje jeszcze, jak one się nazywały, na L. Longane. No, no to właśnie ja mam, bo je bardzo, bardzo lubię. One są bardzo podobne w smaku do litchi. I tylko, że lepsze. Dotarliśmy do mariny. Tak to wszystko wygląda. Tutaj mamy jeden z najpopularniejszych takich hoteli właśnie w Singapurze z Infinity Poolem, czyli takim basenem, który jest przy samych brzegach na samej górze. Tutaj mamy jeszcze podświetlany taki jakby, nie wiem jak to dokładnie się nazywa, ale jest to taki, taka, o proszę bardzo, ozdoba. nie wiem jak to się nazywa, ale to często są w nocy pokazy tego i to jest podświetlane na różne kolory. I oprócz tego tutaj, o, jest fontanna takiego syreniego lwa. Także teraz tam się udajemy, no ale tak to się tutaj wszystko prezentuje bardzo ładnie. Tutaj mamy jeszcze oczywiście wieżowce. Cały Singapur. Moi drodzy, słuchajcie, chciałam wam jeszcze powiedzieć o tym, że ja mam 10% w telefonie, a Olivier ma 30% w telefonie. A no. Planujemy jeszcze taką dość długą wycieczkę, więc to nie jest na pewno koniec, troszkę się baterii przyda. Tak, troszkę by się baterii przydało, tym bardziej, że ja mam 10%, a to ja jestem osobą, która ma internet, a natomiast Olivier nie ma internetu, ale wiecie, no ma za to więcej procent, więc mógłby odpalić nawigację. Patrz, jak to jest widok, jak w Nowym Jorku, spójrz w kamerę. Czyli jest. Widzisz? Ej, faktycznie to wygląda jak Statua Wolności, do tyłu. No, ale musimy iść na te ogrody, bo na dzisiaj mamy kupione bilety, więc to jest jedyny must, który musimy dzisiaj odhaczyć. Ty masz bilety na telefonie? Tak. To jest tak. Fest risky, Oliver, serio. No. To jest jakby... No, możesz mi też wysłać te bilety. Znaczy, no mogę, ale chodzi o to, że jakby musimy mieć chociaż jeden telefon. Nie, no dobra, coś obczajmy, ale strasznie ładne tu są widoki. Mega po prostu ujęcia. Let's go! She's like a primrose. You're never taking me alive, so come close. And I know why you said it, 'cause I'm reading every word in your voice. Zobaczcie kochani, galeria, a w niej weneckie gondolki i w ogóle woda, coś tam pryska, tutaj mam jakiś mostek, no niezła jest ta galeria. Tylko my szukamy soczku pomarańczowego, a przechodzimy przez Louis Vuitton, Prada, jakieś takie różne rzeczy i szukamy czegoś do picia po prostu. Chlorem ładnie pachnie, uwielbiam zapach chloru. No właśnie to samo przedtem powiedziałam. No. Zarąbiste miejscówkę. Jesteśmy, moi drodzy, doszliśmy właśnie do tego ogrodu całego botanicznego, jakby nawet nie wiem to jak to nazwać. To jest jakby cały taki punkt, gdzie można wykupować sobie bilety na różne atrakcje. My wykupiliśmy akurat tylko na Skywalk, czyli ten jakby główne miejsce. Trochę się zgubiliśmy, bo ten park jest serio wielki. Gdzie są te
tam są, na wprost. Ale idziemy jakąś kawiarnią teraz. To naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Już wam pokazuję. To jest takie fajne połączenie wielkiego miasta z naturą. Tak, tutaj wszędzie jest natura. Tam się właśnie kierujemy, czyli na te jakby takie drzewka podświetlane, nawet nie wiem jak to nazwać. Taka trochę pocztówka w Singapurze. Tak, dokładnie. Taka pocztówka, bardzo, bardzo popularne miejsce w Singapurze. Jedno z najpopularniejszych. O, proszę bardzo, tutaj macie. Na pewno kojarzycie, jeżeli interesowaliście się Singapurem. Tutaj mamy jeszcze tą marinę, czyli ten hotel, tym razem od drugiej strony. Poczekaliśmy sobie, aż trochę się ściemni. Zjedliśmy za ten czas owocki i zobaczcie, jak teraz pięknie się świecą te drzewa. Ale szukamy wejścia na skywalk i nie możemy znaleźć. Wake in the morning, cake, that's the story. Race to the door, race to the door. Spaceship has the ride. Take this to the sky, baby, it's a vibe. Let's take this to the night. Mandatory, they loyal. Mandatory, it's a must. Mandatory, they loyal. Mandatory, it's a must. Take it to the next level. On my neck, there's a big bezel. Got a big kettle, hot like Arizona. Baby, don't you trip, don't you fall off. I still gotta keep you in my collar. Tryna get my paper up like Rallo. And I keep cables up and in my towel. Wake in the morning, cake, that's the story. Hejka kochani, witamy was, mamy dzień drugi w Singapurze, właśnie wstaliśmy, idziemy na śniadanie, napotkaliśmy pewne problemy rano i przez to jest dopiero 13, idziemy na śniadanie. Po 13 idziemy w inne miejsce, tymczasem znalazłam jakąś knajpkę, idziemy tam na śniadanie, zaraz będziemy, zobaczymy czy będzie to dobre śniadanie. Będzie to takie zwykłe, to nie będzie nic jakiegoś takiego singapurskiego albo azjatyckiego. Widoczki pokazać. Co powiesz na ten dzień dzisiejszy? Wydaje się być interesujący, wczoraj bardzo dużo zrobiliśmy, więc wczoraj wydaje mi się, że wykorzystaliśmy temat centrum. Ale no, dzisiaj może być ciekawiej, bo będziemy zwiedzać bardziej ukryte rejony Singapuru. Zobaczcie kochani, to jest moje śniadanko. Jest to sałatka z buratą i pomidorami, no i oczywiście sałatą. Tutaj mam fresh watermelon juice, Olivier wypił espresso. Tutaj mamy w ogóle bufet i można było skorzystać z bufetu, ale my nie chcieliśmy, a nie było już takiej karty śniadaniowej, więc tutaj po prostu wzięłam z karty lunch sałatkę. I w ogóle zobaczcie, jak to jest ładnie. Zaraz wejdę na dwór i wam pokażę, jaki jest widok na dworze, bo Olivier mówi, że jest tam bardzo ładnie. Jesteśmy w ogóle na 25 poziomie w jakimś hotelu, także to nie jest jakaś restauracja, tylko to jest taka restauracja hotelowa, no ale mam nadzieję, że będzie pyszna. Zobaczcie, moi drodzy, jaki to jest widoczek w tym hotelu. Tu się prezentuje miejsce, do którego przyjechaliśmy i nazywa się to Hell Museum. Jest to chińskie muzeum, gdzie przedstawione są różne jakby obyczaje, zachowania chińskie, ale było napisane w bardzo specyficzny, taki brutalny sposób. I historia tego miejsca jest taka, że były tutaj zabierane dzieci, na przykład przez rodziców, żeby dobrze się zachowywały, bo później spotka ich taka kara. Także no, ciekawe miejsce. Nie wiem, słyszałam, że jest tu bardzo ładnie. Wygląda naprawdę ciekawie, także jestem ciekawa, jak będzie w środku. Znowu ładnie pachnie, tu wszędzie ładnie pachnie. Serio kochani, autentycznie w każdym możliwym miejscu, do którego przychodzimy, ładnie pachnie, nawet w publicznych toaletach. Jest tak czyściutko wypucowane, jeszcze Singapur ładnie jest pachnie. Singapur jest przepiękny, naprawdę jest tak czysty. Jest czyściutki i właśnie wszędzie ładnie pachnie. No. Tutaj też bardzo dużo rzeczy można zobaczyć właśnie tak z Afriko totalnie, także to jest cool. Ciekawe to jest, ale gdzie jest wejście do tego Hell Museum? Thank you.
są przedstawione rzeczy, które, za które się zrobiło, gdzie się trafiało. Na przykład cheating, robbery, causing hurt to zostało wrzucone do wulkanu. Tutaj korupcja, stealing, grabbing to jest wrzucone do block of ice. I tutaj mamy, niby to jest ten block of ice. I tutaj właśnie widzicie, że ludzie zamarzają. I za prostytucję było wrzucone do basenu z krwi. I tutaj jest właśnie ten basen z krwi. Za bycie niewdzięcznym, tak? Za... Nie, za bycie respect towards elders, czyli dla starszych. Ale nie, tutaj, szacunku. Za... Ungratefulness, no, niewdzięczność. No, za brak szacunku do starszych. Do starszych. I ucieczka za ucieczkę z więzienia. To było się rozcinane miało się klatkę piersiową, wyciągane one's heart. A drug as a drug addiction, robbing tombs i instigating others to commit crimes or social unrest, czyli na innych jakby, tak? Że innych zachęcanie. To było do... czerwonego, wielkiego tego. Czyli miedzianego filaru. Pewnie komina, tak? I się smażyli ludzie. Hello guys, jesteśmy właśnie na... dobry start. Dobry. Jesteśmy właśnie na Skyline, tak? Tak, na Skyline w kolejce. Skyline w kolejce, czekamy do windy. O, proszę bardzo. I będziemy wchodzić, OCBC Skyway to się nazywa. Także będziemy wchodzić na górę, na te drzewka. A dzisiaj w ogóle jest święto narodowe w Singapurze. Mamy 9 sierpnia i jest to National Day of Singapore, tak? Będą fajerwerki dzisiaj tutaj, także pójdziemy sobie zobaczyć, pewnie weźmiemy jakieś przekąski i przejdziemy się. A teraz jedziemy na górę. Patrzcie, jak pięknie. A tutaj nie masz, przepraszam bardzo, lęku wysokości. I patrzcie, to idzie całe tam dookoła i tutaj można sobie podziwiać. Nie, raczej nie. Ej, tu jest ładniej, chyba najładniej. Kochani, to jest idealny moment, żeby powiedzieć, żeby subskrybować kanał, lajkować i zostawić komentarze. Zaczęły się już pokazy z okazji Dnia Singapuru i mają takie loty z flagami. Akurat nam się udało załapać właśnie jak jesteśmy tutaj na górze. Ciekawostka jest taka, że flaga Polski, jeżeli odwrócicie do góry nogami flagę Polski, to zobaczycie właśnie flagę Indonezji, a flaga Singapuru jest właśnie taka sama jak Indonezji, tylko że jeszcze z księżycem gwiazdkami. No zresztą możecie sobie teraz tutaj zobaczyć, tak wygląda dokładnie. July w Stanach i żadne nie było takie dobre tak, jak tutaj. To prawda. Hello kochani, mamy trzeci dzień dzisiaj w Singapurze. Wstaliśmy się, ogarnęliśmy się, spakowaliśmy już wszystkie walizy i właśnie będziemy zaraz zmieniać hotel, zaraz się wymeldowujemy. Jedziemy do drugiego hotelu, jeżeli dostaniemy tam pokój, to od razu do niego wyjdziemy, odbierzemy kluczyki i tak dalej. Jeżeli nie, to najpierw pojedziemy zjeść śniadanie, następnie jedziemy zobaczyć jeszcze Arab Street. Wracamy do hotelu, żeby pójść sobie na basen, bo dzisiaj odbieramy hotel z takim infinity pool na samym dachu i w ogóle, także zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądać. Tam zostajemy jedną noc, po tym basenie sobie pójdziemy coś zjeść na taki typowy street food. Yes, sir. Dobra, lecimy. Dotarliśmy do kolejnego hotelu i ten jest naprawdę bardzo fajny. Nawet jest lustro. Jest lustro w końcu pełne, w którym można się full zobaczyć. Tutaj mamy, słuchajcie, toaletę. O, proszę bardzo, kibelek. Tutaj mamy takie na walizkę, żeby sobie położyć. Zlew, tak się prezentuje. Tutaj mamy prysznic. Następnie mamy dwa łóżka, tutaj mamy stolik, o, przy tym stoliku będę mogła się malować. Tutaj mamy czajniczek i mamy view na miasto. Bardzo ładnie. No i teraz idziemy chyba sobie zaraz coś zjeść, nie? Już zaczęliśmy jeść, ale wcinamy pysznego pokebowla. Ja tutaj mam łosoś, awokado, ogórek, kukurydza, tu jest jeszcze ananas, pomidorki, pod spodem ryż.
Wziąłem sobie dwa sosy, umami i spicy mayo. Tutaj jest Oliwiera, Oliwier ma z kurczakiem. Co ty masz tutaj za picie fajne? To jest chyba dragon fruit. Proper juice, a ja mam coconut water. I w ogóle bardzo fajna miejscówka, tutaj wszystko fajnie rozpisane, poke teorii. Jesteśmy właśnie na street foodzie w Singapurze. Nazywa się, jak to się nazywało? Thai Street i jest to właśnie w centrum Singapuru. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. No jest to taki typowy street food. Pełno jakiegoś żarcia, można sobie naprawdę wybrać, co się chce. My wybraliśmy sobie akurat coś takiego. Tutaj mamy buliony, zalewa się to właśnie makaron. Tutaj Oliwier ma z takimi pierożkami, ja mam z mięsem i też takimi pierożkami. No i tutaj mamy jeszcze mango peach, takie soczki. Także teraz wcinamy i zobaczymy, jak to wygląda. Ale zarąbisty tutaj jest klimacik. Serio, mega. Zaraz zobaczymy, czy w ogóle dobre. Kochani, zjedliśmy już. Jak ci smakowało? Całkiem w porządku. Było ciekawie. No, nie zjadłeś całego. No, nie zjadłem całego. No, moje było lepsze i moim zdaniem, ale no. Było bardzo ostre. Już później umierałam pod koniec. Ale później poszliśmy w poszukiwaniu mango sticky rice, bo zachciało się Oliwierowi, ale nie znaleźliśmy. Więc poszliśmy do 7-Eleven i dostałam od Oliwiera taki niewinny prezent. Powiedział, że ma dla mnie prezent, tylko muszę poczekać. No i okazało się, że jest to mochi. No i tak patrzę, on tam mi się rozpuszcza to mochi, bo to był lód mochi. No i patrzę, jakie mu to jest smaku i patrzę, że jest to smaku duriana, czyli tak jak już wiecie, najbardziej śmierdzącego owoca na tym świecie. Ale generalnie mi nigdy nie przeszkadzał ten zapach. Mi nie sprawia jakiegoś takiego, w sensie nigdy nie wąchałam go, wiecie, tak z bliska. Kiedyś tam bardzo dawno temu, jak byłam dzieckiem, jak właśnie byliśmy pierwszy raz tutaj w Singapurze, to wtedy pamiętam, że nawet kupiliśmy i spróbowaliśmy i strasznie śmierdziało, ale mi jakoś nie przeszkadzał ten zapach. Chyba się wtedy nie odważyłam spróbować. No i teraz właśnie otworzyłam to mochi od Oliwiera i stwierdziłam, dobra, może nie będzie takie złe. No i ugryzłam dziaba i okazało się, że było paskudne. Śmierdziało taką cebulą mi z buzi i w ogóle śmierdziało całe, że masakra to była, także nie polecam duriana. Jesteście zadowolony? Jestem bardzo z siebie zadowolony. Ciekawe doświadczenie, fajny prezent, no ale mi nie robię tyle prezentów. I teraz idziemy, wracamy do metra, no i wracamy do pokoju, bo czas się pakować, no bo jutro się już zbieramy i wyjeżdżamy z Singapuru, dokładnie tak. Więc wydaje mi się, że to już w ogóle swoją drogą chyba idealny moment, żeby zakończyć tego vloga. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Dajcie znać, czy takie nasze przygody w Singapurze wam się podobały. I co? I widzimy się już niedługo w kolejnym vlogu, tym razem z Malezji, z Kuala Lumpur albo z Bali. Zobaczymy, jak tam będzie, także czekajcie na więcej materiałów. Coś chcesz jeszcze powiedzieć? Nie, bardzo mi miło było uczestniczyć. Po raz drugi w sumie już w twoim vlogu. Tak. Po raz drugi i ostatni. Bye!